Cześć widzowie, witam was serdecznie, kolejny odcinek z Kidowic. I dzisiaj, słuchajcie, wszedłem sobie wczoraj na telefonie, jak leżałem sobie w łóżku, mówię, wejdę sobie w komentarze moich kochanych widzów i sprawdzę, co wy tam piszecie. I ogólnie, ja po prostu nie dowierzam w to, bo jakoś dwa dni temu na odcineczku powiedziałem sobie, odpowiedziałem wam na wasze komentarze odnośnie Szczypsona, że jest niby jakimś szczurem. Ja nie rozumiem tego trendu, ja nie rozumiem tych bajek, które wy mi próbujecie tutaj sprzedać, bo to naprawdę dla mnie to jest taka abstrakcja. To jest tak, że ja lubię naprawdę was, widzowie, ja was naprawdę bardzo szanuję, uwielbiam, jak mnie oglądacie, ale ja, no, nie dam się zrobić po prostu, że tak powiem, no, w konia, tak, jak się to przysłowiowo mówi, no, bo po prostu ja wiem, że to jest kłamstwo, no, wy po prostu kłamiecie z jakimś szczurem, ale powiedziałem, dobra, okej. Pójdę do samego źródła. Znaczy, no, Szczypson to mi tam nie odpisywał, więc no nie wiem, ale umówiłem się z jego siostrą, Stosią, na rozmowę, bo ja się jej spytam. Kawa na ławę, tak? O co chodzi z tym żartem? Bo ja mam wrażenie, że to jest jakiś troll, który sobie tam Szczypson zrobił Stosią na odcinku, żebyście mi pisali właśnie o tym szczurze. Ja już mam takie, ile tych komentarzy może być? No trzeba to w końcu zakopać, trzeba to zatrzymać, widzowie, trzeba to zastopować. Więc ja zaraz lecę do Tosi, ja się zaraz wszystkiego dowiem, a wy łapeczka w górę, subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej Kidowic. Ostatnio jest sporo Kidowic, ale wiem, że wam się to podoba, więc mam nadzieję, że jesteście zadowoleni i wpadajcie na kidowice.pl na nowego Box PvP! Nowa edycja boxa, serdecznie zapraszam. Na ekranie macie teraz ostatnich, tutaj elegancko proszę bardzo, ostatnich kitkoksów zakupionych, którzy dołączyli do naszej rodzinki. Serdecznie was zapraszam, ponieważ już w sobotę, czyli 10 lutego, odbędzie się rozmowa ze mną dla kitkoksów plus na Discordzie, więc jeżeli chcecie porozmawiać ze mną w sobotę o godzinie 14, no to lepiej śpiewać. Bierzcie się z kupnem Kitkoksa, bo wtedy będziecie mogli zadać mi dowolne pytanie, jakie tylko chcecie, a może jeszcze porobimy sobie jakieś fajne rzeczy razem na Discordzie. Także was serdecznie zapraszam, a ja w tym momencie lecę już szybciutko do Tosi, bo ona już chyba na mnie czeka. No i muszę po prostu z nią porozmawiać odnośnie o tym żarcie, tak? Więc tutaj zapukam. Halo! Halo, Tosia, halo! O, dzień dobry, siemano. My się dawno nie widzieliśmy. Co jest? Kilka dni już. Co tam u ciebie, Tosia? Dobrze. Bardzo dobrze wszystko? No u mnie rewelacja z jednym wyjątkiem. Słuchaj, ja nie wiem, co ty tam z Szczypsonem tym widzą, żeście naściemniali, że jest jakimś szczurem. Ja proszę bardzo oficjalnie o zaprzestanie tego żartu, bo mnie ten żart nie bawi. Ale to jest żart. Jak nie? Jest szczurem. Jak jest szczurem? No, czy... Magik go zamienił. A ja jestem żabą, no fajnie, ale, no, ale... I Beka, a on jest tostem, no ale to dlaczego? Jak nie szczurem? Jest szczurem, czemu mi nie wierzysz? No ale, dobra, czekaj, ty mówisz poważnie? No. Ale jak szczurem? No szczurem, po prostu Magik go zamienił w szczura. Ale Magik jest dobry teraz, gadałem z nim. Nie jest dobry. Mówił, że... Mówił, że będzie okej, że nie będzie robić nic złego, no to to... Ale jest szczurem. Ale jak szczurem? Że małym szczurem łazi jako szczur? Tak, takim małym, no. Nie, no to są jakieś brednie. Tosia, no jak ja ci mam w to wierzyć? No przecież wy mnie trolujecie z widzami, no. Nie. Chcecie mi jakieś żarty zrobić, no. To, nie. Chcesz dowody? A masz dowody? No chcę! Tak. No chcę! Poczekaj chwilę. A, no dobra. No dobra, dobra, to czekam. Widzowie, ja nie wiem, co jest, jakie dowody? Ciebie, dobra. Siądę se tu, widzowie, i zobaczymy te dowody. Ja nie mogę, ile jeszcze czasu, no Boże, to Tosia! Ja nie mogę, minęło 8 minut chyba, no ja nie wiem, co ty tyle robiłaś. Nie, no, masz tutaj książkę. Ja się aż spociłem. Login i hasło mojego brata. O, ale do czego, do jego konta? No masz, jak mi nie wierzysz, to sobie sprawdź. Pokaż mi to. Weź jeszcze... sprawdź sobie. Ej, ja bo... I zobaczysz. Ej, on to musi zmienić, on to będzie musiał zmienić po odcinku, bo ja teraz nagrywam, to wszystko widać, dobra, no nieważne. Ale to czekaj, ja mam wejść na jego konto i on jest niby szczurem, no, tak? No bo mi nie wierzysz. No nie wierzę, bo to jest abstrakcyjne, ty, a moja siostra jest żyrafą, a mój brat jest, nie wiem, pandą. A to w sumie się zgadza, nieważne. W każdym, dobra, okej, czyli mam wejść na jego konto i on... Dobra, nie wiem, to jest jakiś... Dobra, wy mnie robicie w takiego balona, dobra. Dobra, ja mogę i muszę iść już do szkoły, już. Nie zawracaj mi gitary. No dobra, no to do widzenia, nara, elo. Ja nie mogę, widzowie, co jest w ogóle? Jaki szczur? Nie, dobra, ja mam te pasy, wy nie patrzcie na te pasy. One zostaną zmienione, tam poproszę to się, żeby powiedziała Tostowi, żeby je zmienił. Nie wiem w ogóle skąd ona je ma, ale dobra. Szybson 2001, dobra, wbijamy na konto Tosta. Pora zakończyć ten prank, widzowie, bo mnie już to nie bawi. Ja w tym momencie kończę ten wasz prank z tym szczurem. Koniec tego, logujemy się na konto Tosta. Okej, widzowie, jestem w tym momencie na koncie Szybsona. No i pora na to w końcu, żeby rozwiać wszystko wątpliwości, bo ja już mam tego dość. Chodzę na Kidowice, bez zbędnego przeciągania. Co jest? Co jest, widzowie? Ej! O co tutaj
chodzi? Ej, ja faktycznie jestem szczurem. Ej, dobra, ej, jestem w takim widzicie po mnie? Widzicie po mnie moją twarz? Ja jestem w takim... Dobra, wy nie kłamaliście, to nie jest żart! To nie jest żart! To nie jest prank! W ogóle co jest? To jest szczurem! A dlaczego? Ale jak? Ale dlaczego? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Co to jest za miejsce? Zero kitcoinów? To jest w ogóle... O, to stare rzeczy... No, no tak, chyba tak. Co jest w ogóle? Co jest w ogóle? Co jest w ogóle? Co jest w ogóle? Dlaczego jestem szczurem? Jak dziwnie! Ej, dobra, jak ja mam się... Dobra, nie, chwila, muszę zebrać myśli. Dobra, to jest jakaś tajna baza, tak? Gdzie my w ogóle jesteśmy? My jesteśmy na Kidowicach, czy jesteśmy gdzieś poza? Dobra, chwila. Tu jest jakaś... Nie no, co to jest w ogóle za miejsce? Ej! To nie są Kidowice! W sensie słyszę cały czas jakiegoś wieśniaka gdzieś nad moją... Co ty dajesz? Co ty dajesz? To było na Kidowicach? To coś jest... I on tutaj cały czas był? Jego ten szczur? Co wy dajecie? Nie, nie mogę. Widzę, wy mnie okłamaliście. Czemu ja w ogóle widzę tak wszystko z takiej małej perspektywy? To widzicie, jestem taki mały. Jestem taki mały. Jestem mniejszy niż jeden blok dosłownie, bo jestem szczurem. Jezu, taki mały. Jezu, fajnie wygląda. Tak sobie skacze radośnie. Ale no dobra, to nie jest powód do dumy. No przecież, przecież teraz to... Jezus, ale ja przecież niedawno widziałem Tosta, nic mi się nie zgadza, to kiedy on się w tego szczura zamienił? Dwa dni temu? Nie rozumiem, przecież ja ostatnio go widziałem, przecież nawet chyba przed chwilą jego nikt widziałem. Dobra, nie wiem, nie rozumiem, dobra, nie wiem, nie rozumiem, wejdźmy do tej kryjówki, zobaczmy, czy coś tam jest. Ej, dobra, to ja w takim razie, no bo Tost... Jak jestem szczurem, to chyba ze mną nie może się kontaktować, tak? Z tego co ja rozumiem. Nie wiem jak to działa, nie mam pojęcia, ale to będziemy musieli zostawić jakąś książkę, może coś, żeby wiedział, że my wiemy. Bo on chyba nie wie, że my wiemy. W sensie nie wiem, no teraz mi Tosia powiedziała, no to Tosia, to czyli Tosia już też wie, że on jest tym szczurem, już na 100%. Ale my nie wiemy, ja i moje rodzeństwo, w sensie teraz już wiem, ja. Teraz muszę tylko rodzeństwo powiedzieć, Jezus, co to jest za miejsce? To jest jakaś książka, pokaż mi to. Dziennik Siu, znamy cyfry... A, to jest odnośnie tego, okej, to jest odnośnie porwanych sióstr, to już było dawno, ale no to jest, no co to stale, no ludniki, no pierdzistole nawet jest, no to jest wiadomo, że to jest on. To jest wiadomo, że to są jego rzeczy, 10... Ojej! Ej, skąd ma tyle kitcoinów? 270, to jest sporo, Tostback, patrzcie, nawet plecak jest. Okej, dobra, nieźle. Ej, czyli wy mieliście cały czas rację z tym, że mi tą wiadomość zostawił. Boże, przepraszam was widzowie, że ja wam nie wierzyłem. Przepraszam, że się śmiałem. Ale czekajcie, ja tego nie rozumiem. Jak ja się killnę, to że się dzieje. Jak ja się zabiję, to co się stanie, kurde? To dobra, nie wiem, nie rozumiem. Nie, dobra, ja tego tak nie rozumiem. Dobra, chwila. Musimy się zastanowić. Dobra, chwila. Co ja mogę zrobić, żeby Tostowi przekazać to, że ja weszłem na jego konto, że jestem nim. Dobra, chwila, czekajcie, zejdźmy na dół. W ogóle nie, no nie wiem, ja nie wierzę, co się dzieje. Nie, dobra, ale wejdźcie też na kanał Tosta, bo ja w ogóle mam tyle samo expa, ile miałem chyba? Albo nie? Dobra, wejdźcie też na kanał Tosta, zobaczcie, czy on ma tyle expa, czy jest przypadek, czy nie sądzę? Dobra, nie wiem, nie rozumiem tego, dobra, nie wiem, nie czaję, dobra, chwila, muszę zjeść ziemniaka. Jakie dziwne, nie, ja nie wiem, ja jestem w takim szoku, przepraszam was widzowie, dobra, schodzę na dół, przepraszam, że wam nie wierzyłem. Dobra, co to jest? To są jakieś rzeczy, czekajcie, to są jakieś sekrety? O co tu chodzi? Jezus, jak się jako ten szczur dziwnie chodzi, to jest tyle miejsca, w sensie, jak się jest takim małym, to jest o wiele więcej miejsca, wiecie o co chodzi? Ja widzę dosłownie wszystko, nie? No jestem szczurem, no nie mogę, no, to co jest? A, tu się nie da przejść, o, tu coś jest, dobra, czekajcie, zejdźmy sobie jeszcze tutaj, dobra, poszukajmy jakichś sekretów, czy to tutaj coś... Co jest? To jest do jego domku wejście! Co jest? Co jest w ogóle? Jaki ja jestem teraz w szoku, że wy nie kłamaliście z tym, rozumiecie? To, że ja jestem tym szczurem, nie? Że to faktycznie jestem szczurem, to jest... Ja nie wiem, ja miałem cały czas wrażenie, że to jest żart. Ja miałem cały czas wrażenie, że robicie sobie po prostu ze mnie żarty i że to nie jest prawda, ale dobra, w takim razie skoro już wiemy, że to nie jest żart, skoro ja już wiem, że wy nie trollowaliście z tym, no to w tym momencie mi nie zostaje nic innego jak po prostu powiedzenie Tostowi, że ja wiem, że chcę mu pomóc, tak? No bo no muszę go jakoś wytrząsać go, tak? Żeby on tutaj tym szczurem jednak nie był, więc poczekajcie, ja wezmę tylko szybko z mojego domku jakąś książkę, bo no w chwili obecnej inaczej się z nim nie porozumiem, jak nie za pomocą żadnej jakiejś książki, więc tutaj weźmiemy to, bo ta już i tak chyba raczej nam się nie przyda i zostawimy Tostowi jakąś po prostu wiadomość w jego ekwipunku, na jego koncie po prostu, żeby tutaj była świadomość, żeby on jak wiecie, jak wejdzie, to żeby zobaczył to i żeby wiedział, że my wiemy, nie? Więc i napiszę tutaj Dave, jak coś, Tost, wiem już, że jesteś szczurem, lecę ci pomóc, stary. O,
Dobra, i na razie zostawmy coś takiego, bo ja nie wiem w sumie, gdzie się z nim spotkać, nie mam pojęcia, gdzie można byłoby, wiecie, ja nie wiem, czy ja go w ogóle zrozumiem, skoro jest on tym szczurem, prawda? No włamałem mu się na konto za pomocą Tosi, która mi pomogła oczywiście z tym, no i fajnie, dzięki temu jestem już teraz pewny, że Tos jest szczurem, no i tylko ja, kurde, go dwa dni temu widziałem, to jak on to... Dobra, nie wiem, nie rozumiem tego, dobra, chwila, wejdźmy sobie do tego jego pułapki, okej? Zostańmy tutaj na razie, Jezus, jak ty kidowice w ogóle, jak to dziwnie wygląda, jak się jest takim małym, ja nie wiem, dlaczego te kidowice wyglądają tak inaczej, no przecież ta statua jest taka wielka, jak się jest takim małym, no przecież ja jako ten szczur, nie wiem, nic mi się nie łączy, przecież magik mówił, że nie będzie robić złych rzeczy, a zamienił to w jakiegoś szczura? Po co? Jaki jest tego powód? Dobra, ja tego tak nie czaję, nie wiem, nie rozumiem dlaczego, dobra. Będziemy musieli w takim razie teraz, ja z rodzeństwem muszę ostrzec rodzeństwo na pewno przed tym, żeby oni nie gadali w ogóle z żadnym magikiem, bo to jest chyba teraz podstawa, bo skoro magik zamienia ludzi w szczury, to raczej nie jest normalny i nie jest raczej przyjacielski, tak jak miał być, prawda? Więc to musimy tutaj zamienić i przede wszystkim też musimy znaleźć antidotum dla Tosta, żeby on tym szczurem nie był, bo tak się nie da, no Tost! Ja chcę Tosta z powrotem, nie chcę, żeby on był takim szczurem. Ej! Właśnie! Przecież ja tydzień temu widziałem jakiegoś szczura! To był Tost? W tamtym domku u Wery, jak ten chłopak był, to latał jakiś szczur, to był Tost? No nie no, ale przecież potem na kole to przecież był Tost. Nie no, ja tego nie rozumiem, widzowie, nie wiem o co chodzi. Ja teraz myślę, no nie no, przecież wtedy tam, no to tamtym szczurem nie był Tost, co widziałem w tamtym domku, bo chwilę później przecież nagrywałem z Tostem normalnie odcinek, że tam z koła nie możemy wyjść, więc to jest niemożliwe. Dobra, nie wiem, ja tego nie czaję, widzowie, ja tego w ogóle nie rozumiem, ja nie wiem, co tutaj się dzieje, dlaczego to jest w ogóle szczurem, nie wiem, jakie to jest w ogóle, jaka powalona akcja, nie no, chłop jest zamieniony w szczura i nie da się z nim gadać, no dobrze, że akurat udało mi się na tego konto wejść, a właśnie, wy tamte pasy, to zapomnijcie z waszej głowy, okej? Bo, znaczy ja przekażę, bo, dobra, okej, to tutaj, dobra, to damy, PS, zmień pasy do konta w Minecraft, bo pokazałem je na odcinku. Dobra, to zostawimy tak dla Tosta, żeby tutaj była pewność, że on na pewno to odczyta. Dobra, widzowie, no ja powiem tak. Jestem w totalnym szoku, nie wiem co tutaj się stało, ale Tost faktycznie jest szczurem. Teraz musimy mu jakoś pomóc. Ja wychodzę z tego konta, subskrybujcie kanał. Wow, ale dziwnie. Tost zamieniony w szczura.